Hej kochani, rozpoczynam tego vloga ujęciem z samochodu, które próbuję nagrać już trzeci raz, ale z tych emocji plotę takie bzdury, że muszę zaczynać od początku. Tak jak widzicie, jestem już pomalowana, dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień zdjęciowy. Zaplanowałam sobie, że pod moją paletę zrobimy taką właśnie małą kampanię i pokażę Wam 6 różnych stylizacji i 6 różnych makijaży. Także dzisiaj ogarniemy pierwszy dzień takich bardziej promiennych, dziennych makijaży, słonecznych. A jutro będziemy mieć zdjęcia w hotelu wieczorową porą i będą to takie makijaże już glamour, właśnie nocne. I tak jak widzicie, w makijażu wykorzystałam pomarańczowy i żółty mat z mojej palety oraz ten metaliczny cień, który nazywa się Gabriela. I słuchajcie, jadę zaraz do mojego fotografa, do studia Widok. Moim fotografem jest wybitny Karol Tomaszewski, także ja jestem przekonana o tym, że ujęcia będą cudownej jakości i nie mogę się na nie doczekać. Mam tylko nadzieję, że sama podołam i sprostam temu zadaniu, dlatego że, słuchajcie, ogarniam się pod każdym kątem. Robię oczywiście wszystkie makijaże, ale również wystylizowałam się pod wszystkie te make-upy. Układam też sama sobie włosy. Jeszcze do tego będę nagrywać tego vloga, także grubo powiem Wam, że sporo tych zadań na siebie tutaj nałożyłam, ale mam nadzieję, że mi się to po prostu uda. I muszę Wam powiedzieć tak na szybko, że jestem niesamowicie podekscytowana premierą, która odbędzie się w środę. Wy oglądacie ten film w niedzielę, także premiera już miała miejsce. W każdym razie cieszę się, że robię to razem z marką Glam Shop. Dziękuję marce Glam Shop i Hani za tę szansę, za tę możliwość stworzenia czegoś swojego, bo naprawdę miałam bardzo duży wpływ na to, co w tej palecie oraz w tych rozświetlaczach się znajdzie. A uwierzcie mi, nie w każdej marce tak jest. Czasami po prostu dostajecie katalog, z którego wybieracie sobie konkretne odcienie, bo po prostu marka nie jest w stanie wyprodukować czegoś na Wasze życzenie. Glam Shop stanął tutaj naprawdę na wysokości zadania i mam nadzieję, że sprostałam Waszym oczekiwaniom i że moja kolekcja Wam się podoba, bo naprawdę włożyłam w nią całe serce i tak jak sobie pomyślałam, to naprawdę cieszę się, że jest to właśnie Glam Shop, bo zależało mi na najwyższej jakości. Tak jak wiecie, ja zawsze przykładam się maksymalnie do tego, co robię. Wkładam w to pełen profesjonalizm, także tym razem mogłam się wykazać i faktycznie mam to poczucie, że wszystko będzie wykonane na najwyższym poziomie i że tutaj jakość będzie się zgadzać, bo mi tak naprawdę w życiu i przy takich współpracach nie zależy wcale na jakichś eventach, chociaż wiadomo, że w dzisiejszych czasach event tak czy siak byłby trudny do przeprowadzenia i całe szczęście, bo moim zdaniem nie o to w tym wszystkim chodzi, tylko o to, żeby postawić na jak najwyższą jakość i jak najlepiej też zaprezentować swoje kolekcje. Także tak, ja się zbieram, jadę do studia, jestem mega podekscytowana, ta ekscytacja łączy się z poddenerwowaniem, bo nie wiem, czy stanę na wysokości zadania. O ile make-upów jestem pewna i jakości tych moich produktów, no to już nie jestem tak pewna swoich umiejętności fryzjerskich na przykład. I mam nadzieję, że pod tym kątem wszystko uda mi się ogarnąć, bo zaplanowałam sobie jedno upięcie włosów, które będę właśnie robić sama. Także trzymajcie za mnie kciuki. Widzimy się później. Stylówka sfotografowana, także będę się teraz przebierać, przemalowywać od podstaw, także zdejmuję to wszystko i następna stylówka będzie taka już bardziej romantyczna, różowo-fioletowo-pudrowa, no będzie fajnie. Here comes
zmywam się kolejny raz. I robimy ostatnią na dzisiaj stylówkę. Jestem tak styrana, a jutro będzie jeszcze trudniej, bo będą bardziej zaawansowane makijaże, także jeśli ja to przeżyję, to naprawdę dam sobie chyba jakiś medal. A oto ostatni makijaż na dziś, do białej koszuli, czerwone usta i wykorzystałam pierwszy rząd mojej palety i odrobinę brokatu. Hej kochani, mamy godzinę już prawie 21. Ja niedawno wróciłam do domu. Jutro czeka mnie jeszcze jeden dzień zdjęciowy i zaczniemy po południu około godziny 16, bo to będą zdjęcia wieczorne. I ja wiem, że tych ujęć backstage'owych z dzisiaj nie było za dużo, ale z tym vlogowaniem byłam totalnie sama. Myślałam, że ogarnę to wszystko, ale słuchajcie, bycie i makijażystą, i stylistą fryzur, i stylistą siebie w tych wszystkich kombinacjach, które sobie wymyśliłam, dodatkowo modelkowanie i jeszcze ogarnianie vloga, to była rzecz po prostu niemożliwa. Musiałam coś poświęcić i niestety padło trochę na vloga, ale jutro zabieram ze sobą Sławka, także on przejmie jutro rolę operatora. A ja opowiem Wam trochę pokrótce, co się dzisiaj działo. Dzisiaj, tak jak widzieliście, miałam 3 różne makijaże na sobie. Wszystkie utrzymane w takiej konwencji słonecznej, dziennej, dziewczęcej, lekkiej. Bardzo rozświetlonej. Jutro te makijaże będą bardziej dramatyczne, dlatego że paleta nazywa się Drama Mama, także mamy tutaj 2 odsłony. Jest odsłona Mama, czyli właśnie taka dzienna, słoneczna, ale również odsłona Drama, czyli kiedy chcemy dołożyć do pieca, czy to z kolorem, czy to z błyskiem, także jutro będę mogła jeszcze bardziej rozwinąć swoje skrzydła. I moi drodzy, będę miała rozdanie dla Was pod tym filmem, więc po więcej informacji zachęcam Was do zajrzenia w opis tego filmu. Będą to 2 zestawy moich kosmetyków. Takie rozdanie pojawi się też na Instagramie już niedługo, także też chciałabym Wam coś od siebie podarować w tym względzie. Także to tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro, a Wy właściwie widzicie mnie za kilka sekund. Jutro będzie się działo, obiecuję. A tutaj moje koty harcują, biegają. Freddy i Merkury. Dla nich też poświęciłam 2 cienie z palety. Także już wiecie, dlaczego tak jest. Dzień drugi, moi drodzy, sesji zdjęciowych. I mam, tak jak widzicie, na sobie taki kosmiczny makijaż. I właśnie pierwsza stylówka będzie taka kosmiczna. I jest prawdopodobnie najtrudniejsza ze wszystkich tych 3 makijaży. Chociaż dzisiaj będę miała spore wyzwanie, ponieważ każdy z makijaży będzie zawierał w sobie kolor. Także kolejnym będzie taki już bardziej czerwony monolog z błyskiem, a na końcu zrobimy może już taki odjazdowy, kolorowy makijaż albo makijaż glamour, trochę bardziej stonowany, jeszcze sama nie wiem, bo mam tyle pomysłów, że tak naprawdę ciężko mi się na coś konkretnie zdecydować, więc wszystko wyjdzie w praniu tak naprawdę. Trzymajcie za mnie kciuki, ja lecę już do apartamentu, który wynajęliśmy pod tę sesję. Mój fotograf tam już jest, także no, bardzo się ekscytuję. Do zobaczenia. Będę Wam pokazywać co nieco. Sławek do mnie niedługo dojedzie, także będzie się działo. Mam nadzieję. Siema, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z apartamentu przy ulicy Smolnej. Dzisiaj jest dzień drugi specjalnej sesji zdjęciowej promującej nową paletkę Ady. Ada postanowiła, że z tej sesji będzie chciała zrobić sobie vloga, jakiś making of, ale dnia pierwszego okazało się, że dosyć ciężko się jednocześnie pozuje i kręci vloga, więc było Sławek, pomóż. I tak oto się zjawiłem tutaj i postaram się Wam zdradzić kulisy powstawania tego wszystkiego. O, proszę, jest gwiazda już na dzień dobry. Tak się prezentuję. Dobra, odejdź, bo trzeba pójść do studia. Tu są nasi artyści, którzy robią jej zdjęcie. I tu jest studio. No, jak już będzie gotowe, to nie będzie widać tego całego bałaganu, ale tych ustawień jest trochę. Słuchajcie, okazuje się, że to wcale nie jest takie łatwe. Sukces się wykuwa w bardzo dużych bólach. Spróbuję podejrzeć teraz głównych zainteresowanych.
A jak jesteś zadowolona z tak, jestem, bo jest super, jest energia, słuchajcie. Nie, nie, no dzisiaj prawda jest taka, że jest tutaj, że jest walka, ale każda walka jest... Przegrana Polski. Tak, właśnie postawiłem na reprezentację Polski U21 280 zł i przegrywają 0-1. Także Ada, no, dzisiaj jeżeli przegramy, to razem. Tak, no moją stopę obraźną, proszę zbliżyć. Na buta, ale no dobra, na stopę. Okej, z tego co wiem, to jedna stylizacja skończona. Zobaczymy, co się tam teraz dzieje. Ja mam nie teraz pomysł grać zdjęcia. Fotograf padł. O, to jest ostry make-up do kolejnej stylizacji. Okej, mamy kolejną stylizację. Yeah. Nie, ale nie komentuj tego. Okej, Ada właśnie zakończyła swoją drugą stylizację. Ręce chłopaków z baraków. Hey, Bubbles! Hey, kitty. Hey, kitty. Julian told me, I'm still anymore. Okej, Ada jest już gotowa. Robimy trzecią stylówkę. Nie widać tutaj się za bardzo. O, nice, nice, ładnie, ładnie. Brzydko, muszę to pozmieniać wszystko. Nasze studio. Warsztat Ady. O, Karol wyciągnął konkretny sprzęt. O Jezu, dwie miny robi. Straszne miny robisz, to prawda. Słuchajcie, to już absolutna końcówka zdjęć na dzisiaj. Zaraz się dowiemy, czy kończymy. I co, Karol, mamy to? Jeszcze. Hurra! Dziękuję wszystkim, koniec zdjęć na dzisiaj. Sesję uważam za udaną. Można odpocząć. Jaki straszny grimas, Boże. Kochani, jest 12:25. Przed chwilą miała miejsce premiera mojej kolekcji. Weszła na sklep. Ja, słuchajcie, nie mogę się opanować, cała drżę, jak jakaś głupia. Ale dostaję, cały czas wibruje mi telefon, dostaję powiadomienia, że wiele osób zamówiło już i zestawy, i paletę, i rozświetlacze. I też otrzymałam od was taki zastrzyk ciepła, że ja po prostu no, nie mogę się ogarnąć. Bardzo wam dziękuję za całe to wsparcie. Ja starałam się z całego serca, żeby was zadowolić, bo jesteście dla mnie absolutnym priorytetem. Także serdecznie dziękuję. Ja wiem, że też można się czepiać, że ta paleta jest albo za kolorowa, albo za mało kolorowa, ale no jest, na pewno nie można zaprzeczyć, że jest po prostu moja i jest ze mną spójna i tożsama. Także dzięki serdeczne. Ja się muszę uspokoić, bo przed chwilą wyłam, przed chwilą się też śmiałam jak głupia. Teraz nie mogę opanować drżenia. Także dziękuję wam za uwagę. Niesamowicie się cieszę. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z mojej kolekcji, że wam się świetnie sprawdzi, tak samo jak mnie. I do zobaczenia w następnych filmach. Dzięki wam serdeczne za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Uściski wysyłam. Trzymajcie się. Buzi.